Macie czasami tak, że gracie w jakąś grę i widzicie fajne auto, wsiadacie w nie i myślicie sobie, cholera, ale bym chętnie rozwalił takie auto o prawdziwe drzewo, a nie o drzewo w grze. Hej, my tu zjechać mieliśmy! Malina! Kurwa. Ja mam tak cały czas, tylko może bez rozwalania, bo jednak pieniądze. I dzisiaj pomyślałem, że w sumie chętnie porozmawiam sobie z wami tak na luzie o autach, które chętnie bym zobaczył w rzeczywistości, a które uwielbiam z gier. Zaczniemy od aut, które są dla mnie absolutną oczywistością i po prostu są dla mnie topką na tej liście. Po prostu gdybym miał takie auto, to już bym nie potrzebował niczego w rzeczywistości. Ani pieniędzy, ani pizzy. Nie, dobra, przesadzam. Cholernie chętnie bym czymś takim pojeździł. Tak naprawdę uważam, że najlepszy design samochodów w ciągu ostatnich lat powstał w Cyberpunku. Marka Quadra to jest naprawdę świetna marka, którą stworzył CD Projekt Red. Jest naprawdę niesamowity. Wybaczcie w ogóle, jeśli będę taki chaotyczny trochę dzisiaj, ale to jest pierwszy film, który nagrywam w takim stylu praktycznie bez scenariusza, także coś nowego. Najpiękniejsze auto w całym Cyberpunku to jest dla mnie Quadra Type 66 Avenger. Jest w tym aucie coś niesamowitego, ten taki metaliczny kolor, oczywiście nawiązujący do słynnego Mustanga Eleanor, który naprawdę rzuca się w oczy i to jest takie idealne połączenie amerykańskiego muscle cara, takiego wiecie, muskularnego, mocarnego, z nowocześniejszymi autami. W zasadzie nie obraziłbym się, gdyby tak właśnie wyglądał nowy Mustang, a nie tak jak obecne. To samo jest z autem numer 2 na tej liście, czyli Quadrą Turbo R VTEC. I nie chodzi o VTEC z Hondy Civic, tylko o VTEC, bo to jest wersja sportowa, cokolwiek to znaczy. Na pewno ma lepszy spoiler w porównaniu do wersji nie VTEC. Znaczy po prostu ma spoiler, więc jest lepszy, bo jest. To jest właśnie połączenie muscle cara z Ferrari, więc to jest najlepsze z dwóch światów. Mocno wzorowana na Ferrari Testarossie. Uwielbiam to auto tak mocno, że gdybym mógł, to bym je przytulał cały dzień. Mimo, że w sumie to jest trochę bez sensu, więc wolałbym mimo wszystko jeździć niż przytulać, ale no tak. I co najlepsze, ktoś w świecie rzeczywistym stwierdził, że stworzy faktyczną Quadrę. To znaczy znalazłem kanał, na którym typ tworzy replikę Quadry i to jest naprawdę świetny projekt. Szkoda, że nie ma Patronite'a, bo bym go po prostu wspierał. Naprawdę, w sensie, to jest czyjś samochód, ale Jezu, ale bym chciał coś takiego po prostu zobaczyć w rzeczywistości. Auta z Cyberpunka są po prostu piękne. Przejdźmy do drugiej serii gier, która kiedyś robiła świetną robotę z wymyślaniem samochodów, a obecnie po prostu robi kopiuj wklej, co jest trochę przykre. W GTA, a przede wszystkim w GTA Online, problem jest taki, że 90% nowych aut jest po prostu wzorowanych na rzeczywistych. Jak nie na jednym, to na dwóch, trzech. Kreatywność twórców jest coraz mniejsza. Tak wiem, że kiedyś też się wzorowali, że Sentinel to jest po prostu BMW, no ale nie aż tak mocno jak kiedyś. Porównajcie sobie Sentinela z GTA 5 z Sentinelem z GTA 3. To jest jednak coś zupełnie innego. W sensie ja wiem, że ten kształt świateł, no oczywiście daje nam skojarzenia z BMW, ale no to jest miks w GTA 3 przynajmniej BMW z Mitsubishi Galantem, a z kolei w Vice City to jest już tylko cząstka BMW, a reszta to jest zupełnie inny koncept. Natomiast w nowych GTA, no to już nie ma żadnych złudzeń, to jest po prostu BMW 3, albo takie Vigero ZX, to jest po prostu Chevrolet Camaro i nie ma tam żadnych różnic. W sensie dobra, no wiadomo, jakieś tam detale się różnią, tak? Troszeczkę światła inne. Niemniej, są auta, które nie są kopią i które seria GTA stworzyła, wiadomo, wzorując się na innych samochodach, ale jednak są to auta oryginalne. W tym wypadku chciałbym wam przedstawić moje dwa ulubione, potężne wybory, jakimi jest Sabre. Sabre Turbo itself is primarily based on the 1970 Oldsmobile 442, just a very cool car from the 70s. I Stallion. To są auta, które jakbyśmy postawili w rzędzie razem z innymi muscle carami, to by po prostu się wtopiły. Pasowałyby idealnie do tej kategorii i
Naprawdę mi się podobają. A, no i nie sposób nie wspomnieć o aucie z GTA Online, chyba w GTA 5 też było, czyli Turismo R. I to według ludzi w internecie jest kopia LaFerrari, ale szczerze mówiąc dla mnie to nie jest kopia, to nie jest na tyle podobne, żeby nazywać to kopią, więc traktowałbym to bardziej oryginalnie. Bardziej mam skojarzenia tutaj z dłuższą wersją Arinery Husarii i tego typu różnych samochodów, które powstają na rzecz zbierania hajsu od inwestorów, mimo że nigdy nie zobaczymy ich na oczy w świecie rzeczywistym. Czyli w sumie Arinera Husaria równie dobrze mogłaby być w GTA, bo na jedno wychodzi. Przynajmniej byśmy sobie pojeździli. Ale chyba Arinera była nawet w asfalcie, nie? Tak mi się wydaje. Na pewno była w jakiejś grze. Najbardziej przykry moment z tego filmu dzisiaj to jest to, że przygotowując się do niego, czytałem sobie o różnych autach w grach i zdałem sobie sprawę, że auta w jednej z moich ulubionych gier, czyli Mafii 2, to dosłownie kopie jeden do jednego. Wiadomo, są minimalne różnice, ale na tyle minimalne, że to aż przykre. Tak, to podałbym parę przykładów, bo jest tam jedno auto, teraz już nie pamiętam dokładnie nazwy, Schubert jakiś był bodajże, ale to chyba nie to, Schubert Freegate? Nie wiem, w każdym razie to auto to jest po prostu kopia Forda Thunderbirda i tak samo było drugie auto, chyba to ten Schubert, którym po prostu jest Corvetta z troszeczkę bardziej zaokrąglonymi światłami. Co jest przykre, bo to są naprawdę dobrze zrobione auta w grach i no... Szkoda. Szkoda, byłyby na tej liście, ale nie są. Ale za to znalazły się tutaj auta z innej gry, którą na pewno znacie. I jest nią The Sims 3. What? Albo The Sims 2, bo tam też się te auta pojawiały i w sumie w czwórce chyba też. Zaczniemy od Wielkiej Cytryny. Wielka Cytryna to jest takie połączenie Mercedesa W123 z Volvo, no to jest Volvo 240, tak? Tylko to jest zrobione na tyle sprytnie, że w sumie to jest taki typowy kanciak z lat 80. Więc w sumie, gdybyście to postawili na ulicy, to tak, trochę przypomina Mercedesa, trochę przypomina Volvo, ale dacie inny znaczek i ktoś powie, no nie, to jest jakaś nowa marka. No i w ogóle to auto jest takie, wiecie, takie rusty, takie, że ma się ochotę przejechać się nim na wieś, nie? Takie, wiecie, że puścicie sobie polskie boomer wave, takie, że słuchacie jakiegoś Niepokonani, czy w ogóle inną piosenkę zespołu Perfect i jedziecie przez polską wieś. Tak, tak mi się kojarzy Wielka Cytryna. To jest wielka polska wieś. Świat nie wierzył z Oprócz tego mamy auto, które jest moim zdaniem bardzo oryginalne, czyli VFN Compensator. I to jest połączenie Audi, Mercedesa i Mazda RX-8, co jest totalnie absurdalne, ale podoba mi się. W sensie, kto wpadł na to, żeby wziąć przód z Audi, tył z Mercedesa, chyba tam był, nie wiem czy to nazwać tyłem z Mercedesa, ale no jest tam trochę Mercedesa, i dołożyć drzwi z Mazdy RX-8. To jest... wow! Po prostu szapoba twórcy Simsów. To jest bardzo dobry pomysł. Chciałbym zobaczyć to w rzeczywistości. 15 minutes later. Jak już pech, to po całości. Najpierw padła bateria w aparacie, a później padła bateria w mikrofonie. Cudownie. Far Cry 3 i 4. You really don't remember me, do you? To były dwie takie gry, w których było kilka naprawdę ciekawych samochodów. Natomiast było też auto, które nazywało się Dara. Albo Darrach? Chyba Dara. No i to był taki ciekawy pomysł, bo to jest takie połączenie chyba wszystkich hatchbacków z lat 70. i 80. To jest połączenie wszystkiego, to jest po prostu totalny miks. Przypomina mi bardzo wiele innych samochodów. To jest po prostu typowe auto z lat 70. 80. I gdyby powstało wtedy, idealnie by się wkomponowało w tłum. Więc, no, fajne auto. Pojeździłbym. Taki... totalnie biedny i nijaki. I w sumie często takie auta są cholernie ciekawe i sprawiają bardzo dużo frajdy. O tym, ile frajdy sprawiają w ogóle samochody, które niekoniecznie muszą być drogie, nagram chyba osobny odcinek, bo mam bardzo dużo przemyśleń na temat tego, ile ludzie wartościują? Jak bardzo ludzie myślą o tym, ile auto kosztuje i ile ma mocy na przykład w stosunku do tego, ile daje frajdy, bo przecież auto nie musi być szybkie czy być drogie, żeby sprawiać dużo frajdy. Ale tak jak mówię, o tym kiedy indziej. Na sam koniec zachowałem coś szczególnego i będą to wszystkie samochody, może poza jednym, nie pamiętam już jego nazwy, z uniwersum Fallouta. Fusion powered cars,
W Falloutie wszystkie samochody mi się podobają. W sensie w Falloutie 4 często lubiłem sobie budować bazy i ściągałem mody, w których po prostu można sobie tak po prostu stawiać samochody, które są zupełnie nic zniszczone przez apokalipsę i one dodają ogromnego uroku zawsze jak buduję sobie tą wioskę czy cokolwiek co tam ma być. Generalnie to są piękne samochody, szczególnie ten Rocket chyba, czy jak on się tam nazywał. The all new Rocket 69 is setting a supersonic pace around town. With its jet fighter controls and rocket ship handling, you'll travel at speeds once reserved for Army Space Troopers. W każdym razie w kształcie takiej rakiety wygląda jak taki odrzutowiec w wersji jezdnej. To jest po prostu coś pięknego. I gdyby powstało w rzeczywistości, to myślę, żeby sprzedawało się jak ciepłe bułeczki. Zresztą nawet te zwykłe sedany z Fallouta mają coś w sobie. Mają taki ciekawy styl i charakter, więc fajny. Jeździłbym bardzo mocno. Dlaczego nie mamy napędu atomowego? Tylko po to, żebyśmy mieli właśnie takie auta. To by było coś. W każdym razie to by było na tyle. Cieszę się, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Postaram się nagrywać jeszcze więcej filmów na mój kanał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli spodobał wam się ten film, to fajnie jakbyście dali znać w komentarzu, bo jest sporo gier, w których twórcy robili własne designy aut, więc może chcielibyście kolejne części. W każdym razie dzięki za oglądanie. Do następnego razu, na razie.